gram aktora Edmunda, który jest aktorem starego kina, kina moralnego niepokoju, którego reżyser Haaburda ściągnął do filmu, który ma w tej chwili robić. No więc oczywiście ja jako byłem dłuższy czas bez pracy, bardzo chętnie na tę propozycję przystałem i przystąpiłem do reżysera, żeby go wspomóc i pokazać młodym, jak się gra. No to jest jedna z moich pasji, które posiadam. Ja mam styczność z filmem już od lat 70. Pierwszy raz zagrałem w filmie Człowiek żelaza u Andrzeja Wajdy, co mnie jakoś tak pchnęło do tego wszystkiego. Później statystowałem w Teatrze Wielkim, potem miałem przerwę. No i praktycznie jak odbył się konkurs Zostań gwiazdą filmową, wróciłem jakby do swoich starych marzeń, bo takie miałem marzenia z dzieciństwa. No i w tej chwili praktycznie te marzenia realizuję dosyć ostro, można tak powiedzieć. My byliśmy na planie, kilka osób było w takim podeszłym wieku, podeszłym, no, tak zwanym po 50. To jest tak zwani starsi, tak zwana starszyzna. Tam było nas chyba ze 4 czy 5 osób takich. I bardzo mieliśmy świetny kontakt z Gerwazym. Zresztą do tej pory utrzymujemy kontakty i jest bardzo fajnie. Mariusz Puszczak jest bardzo wymagający. On sobie życzy, żeby każdy był na planie już od godziny 8 rano wypoczęty. No my żeśmy się zawsze stawiali wypoczęci, co prawda no... Nie no, my żeśmy zawsze stawiali, byli gotowi do zdjęć już o godzinie 8 rano, można było nas sprawdzać. Witaszyce to taki pałacyk odnowiony troszeczkę. No tam pierwsze zdjęcia żeśmy mieli, jakoś było tak, no przytulnie, bo przytulnie, mały pałac. Natomiast Wąsowo jest pałacem takim, który ma swoją legendę. Nawet niektórzy mówili, że w niektórych pokojach straszy. Także tam była, to była taka pewna atmosfera, że jak się ktoś wieczorem gdzieś tam zapuścił po korytarzu, to się oglądał, czy czasami ktoś tam, biała dama, czy jakiś inny stwór za nim nie idzie. Ale bardzo fajnie, bardzo fajne miejsca. Nie no, kostiumy pomagały na pewno, ponieważ człowiek zupełnie inaczej się czuje, jak gra, nie wiem, w garniturze czy tego, a inaczej jak jest, nie wiem, no, w mundurze wojskowego. Także bardzo to pomaga i tak jakoś tak podnosi rangę tej osoby, która odgrywa taką rolę. Faktycznie na planie była praca, był rygor, można powiedzieć, bo trzeba było być na czas i... Natomiast po zdjęciach była zupełnie luźna atmosfera. Mogliśmy robić tak zwane wieczorki zapoznawcze, które trwały czasami dosyć długo, ale one bardzo integrowały wszystkich, którzy grali w tym filmie i tak jak mówię, to była naprawdę fajna, wspaniała przygoda przez czas kręcenia tego filmu. Najmniejsze wspomnienie to było to, że mogłem pokazać swój motocykl, na którym jeździłem. Zresztą on mnie ukarał troszeczkę później, ale to było najmniejsze wspomnienie, bo mogłem sobie na tym motocyklu na planie poszaleć. Myślę, że może zaoferować troszeczkę zabawy przy tym świecie, który mamy w tej chwili strasznym. To jest to chyba półtorej godziny do dwóch godzin zabawy, zapomnienie o tym szarym świecie, który jest, tym szarym, paskudnym, krwawym świecie, który jest. Trochę po prostu oderwanie od życia, trochę zwariowanego czegoś i wyłączenia się z tego, co jest. Zapraszam na premierę filmu Ostatni Klaps, gdzie będziecie mogli zobaczyć mnie oraz wszystkich innych aktorów, którzy bawili się w tym filmie świetnie i życzę, żebyście się wszyscy tak samo bawili jak my tam.